Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Podczas dzisiejszego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenową wegańską nutellę. Zapraszam do oglądania. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali 200 g orzechów nerkowca, 80 g suszonych daktyli, 60 ml napoju ryżowego, 10 ml oleju kokosowego, 3 łyżeczki karobu w proszku. Daktyle zalewamy gorącą wodą i odstawiamy na około 30 minut. Do robota wsypujemy orzechy nerkowca. I miksujemy. Pamiętajmy, aby co jakiś czas przemieszać nasze orzechy łyżką, aby wszystkie ładnie nam się zmiksowały. Jak już mamy częściowo rozdrobnione nasze orzechy, dodajemy olej kokosowy i ponownie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Po zmiksowaniu naszych nerkowców na gładką masę dodajemy do nich wcześniej namoczone daktyle i ponownie całość miksujemy do uzyskania gładkiej masy. Następnie dodajemy napój ryżowy i całość miksujemy. Na koniec dodajemy karob w proszku. I po wymiksowaniu uzyskujemy naszą bezglutenową wegańską nutellę, którą możemy użyć do posmarowania kromek lub samą zjeść. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na wegańskie powidło śliwkowe bez glutenu. Zapraszam serdecznie.